W kolejnym etapie swojej męki Jezus zostaje zaprowadzony do namiestnika rzymskiego Piłata i okaże się, że wszelkie ludzkie systemy sprawiedliwości i dociekania prawdy okażą się zawodne. Teraz całe zgromadzenie powstało i poprowadzili go przed Piłata. Tam zaczęli oskarżać go. Stwierdziliśmy, że ten człowiek podburza nasz naród, że odwodzi od płacenia podatków Cezarowi i że siebie podaje za Mesjasza króla. Piłat zapytał go, czy ty jesteś królem żydowskim. Jezus odpowiedział mu, tak, ja nim jestem. Piłat więc oświadczył arcykapłanom i tłumom, nie znajduję żadnej winy w tym człowieku. Lecz oni nastawali i mówili, podburza lud, szerząc swoją naukę po całej Judei, od Galilei, gdzie rozpoczął aż dotąd. Gdy Piłat to usłyszał, zapytał, czy człowiek ten jest Galilejczykiem, a gdy się upewnił, że jest spod władzy Heroda, odesłał go do Heroda, który w tych dniach również przebywał w Jerozolimie. Na widok Jezusa Herod bardzo się ucieszył. Od dawna bowiem chciał go ujrzeć, ponieważ słyszał o nim i spodziewał się, że zobaczy jakiś znak zdziałany przez niego. Zasypał go od razu wieloma pytaniami, lecz Jezus nic mu nie odpowiedział. Arcykapłani zaś i uczeni w piśmie stali i gwałtownie go oskarżali. Wówczas wzgardził nim Herod wraz ze swoją strażą. Na pośmiewisko kazał ubrać go w lśniący płaszcz i odesłał do Piłata. W tym dniu Herod i Piłat stali się przyjaciółmi. Przedtem bowiem byli z sobą w nieprzyjaźni. Piłat więc kazał zwołać arcykapłanów, członków Wysokiej Rady oraz lud. I rzekł do nich, przywiedliście mi tego człowieka pod zarzutem, że podburza lud. Otóż ja przesłuchałem go wobec was i nie znalazłem w nim żadnej winy w sprawach, o które go oskarżacie. Ani też Herod, bo odesłał go do nas. A oto nie popełnił on nic godnego śmierci. Każę go więc wychłostać i uwolnię. A był obowiązany uwalniać im jednego na święta. Zawołali więc wszyscy razem. Strać tego, a uwolnij nam Barabasza. Był on wtrącony do więzienia za jakiś rozruch powstały w mieście i za zabójstwo. Piłat, chcąc uwolnić Jezusa, ponownie przemówił do nich. Lecz oni wołali, ukrzyżuj, ukrzyżuj go. Zapytał ich po raz trzeci, cóż on złego uczynił? Nie znalazłem w nim nic zasługującego na śmierć. Każę go więc wychłostać i uwolnię. Lecz oni nalegali z wielkim wrzaskiem, domagając się, aby go ukrzyżowano. I wzmagały się ich krzyki. Piłat więc zawyrokował, żeby ich żądanie zostało spełnione. Uwolnił im tego, którego się domagali, a który za rozruch i zabójstwo był wtrącony do więzienia. Jezusa zaś zdał na ich wolę. Przyglądamy się tym kolejnym scenom u Piłata, u Heroda, później znów u Piłata. Scenom, w którym no wydaje się, czy ktoś nie zareaguje, czy ktoś nie zobaczy, że dzieje się coś nie tak, gdzie wszystko wydaje się być na opak. My już jako czytelnicy Ewangelii doskonale wiemy, kim jest Jezus, jak jest dobry, jak wybiera to, co jest Bożą drogą. Ale okazuje się, że znikąd nie ma pomocy. No i rozpoczyna się to od spotkania Jezusa z Piłatem, w którym to wcale nie jest jasne, oczywiste dla Piłata, tak, to jest winny, którego trzeba skazać, wręcz przeciwnie. Wiemy, jak to wszystko się skończy i aż niesamowitym jest przyglądanie się temu, jak to się wszystko plącze, miesza, jak wśród ludzi nie ma obrońcy, skutecznego obrońcy dla Chrystusa. Poncjusz Piłat, prokurator, prefekt rzymski, był znany ze swojego okrucieństwa i niechęci wobec Żydów. Wiemy o tym, że
panował nad Judeą i Samarią w latach 26 do 36 po Chrystusie i został usunięty z tego urzędu z powodu swojej wielkiej przewrotności, okrucieństwa. A tutaj zauważamy, że chce on z ludzką sprawiedliwością zrozumieć sprawę Jezusa, zrozumieć, kim on jest i dlaczego jego rodacy chcą jego śmierci. To też bardzo ciekawa sprawa, że arcykapłani przenoszą winę Jezusa z płaszczyzny religijnej, która oczywiście była dla Piłata zupełnie niezrozumiała, na płaszczyznę polityczną. Przedstawiają Jezusa jako buntownika, wichrzyciela, tego, który uderza w rzymski porządek i bardzo dobrze byłoby dla Imperium Rzymskiego, żeby właśnie Jezusa się pozbyć. Widać, że Piłat w tym wszystkim szuka czegoś, co będzie odpowiednim rozwiązaniem. Okazuje się być w tym wszystkim ostatecznie słaby, ale w tej drodze trochę jakby ta pierwsza reakcja to jest taka, zrzucę odpowiedzialność na Heroda. To może on. Jakby była jasna sprawa, on jest winny, to on miał prawo podjąć taką decyzję, tak jest winny, tylko że ta sprawa jest ewidentnie naciągana. Tym bardziej, że słysząc właśnie tak poważne zarzuty jakiegoś rewolucjonisty, który chce obalić porządek i Imperium Rzymskie, patrząc na Jezusa, znanego ze swej łagodności, pokory, wydaje mu się to wręcz nie do przyjęcia, że ten człowiek, który przed nim stoi, właśnie tak upokorzony, tak pokorny, zresztą co ważne, który się nie broni, który nie krzyczy, że jest niewinny, że powinniście mnie uwolnić, bo ja nic nie uczyniłem, że taki człowiek może być jakimkolwiek zagrożeniem racji stanu Rzymu, i tego wszystkiego, co się z tym wiąże. Więc wydaje mu się tu po ludzku zupełnie absurdalne i dlatego próbuje tutaj właśnie lawirować, szukać jeszcze jakiegoś innego wsparcia, słysząc o galilejskich korzeniach Jezusa, odsyła go do zarządzającego Galileą Heroda Antypasa. I jak pamiętamy, Herod w pewnym momencie swojego życia zaciekawił się osobą Jezusa, chciał go nawet zobaczyć i właśnie w tym momencie przyszła taka możliwość i Herod myśli, że będzie coś ciekawego, będą jakieś cuda, coś się będzie działo, tymczasem nie dzieje się nic, ponieważ Jezus po ludzku nie wykorzystuje swojej szansy, żeby się obronić. Ani przed Piłatem, ani przed Herodem nie robi nic, żeby uniknąć grożącej mu śmierci. Jezus ani dla Piłata nie jest jakoś szczególnie ważny. Dla Heroda jest tylko jakąś ciekawostką. Jak oni przegapiają kogoś bardzo, bardzo ważnego. Rzeczywiście jak taka zabawka, jak ktoś zupełnie nieważny, nieistotny, nie jak osoba. On jest tak przerzucany z miejsca na miejsce. Pokażesz mi coś ciekawego? Ten Herod niby jakoś jest zainteresowany Jezusem, ale nie jest zainteresowany prawdziwym Jezusem. Jezusem, który jest Mesjaszem, który przychodzi ze zbawieniem. On jest zainteresowany jakimiś fajerwerkami, co swoją drogą jest jakimś znakiem swego rodzaju pobożności, duchowości i współcześnie. Czegoś takiego, jak zobaczę efektowne znaki, jak coś się wydarzy, w takiej duchowości eventowej, to tak. A jeśli nie, to jestem niezainteresowany i ten Herod z tym Jezusem zgardzi. Nic się szczególnego nie wydarzyło. W związku z tym odsyła z powrotem do Piłata. Także Piłat nic tutaj nie zyskał, myśląc początkowo, że rzeczywiście Herod jakoś pozwoli mu rozwiązać ten problem. Próbuje więc dalej jakoś załagodzić sytuację, proponując wychłostanie Jezusa jako swoistą karę, zresztą bardzo poważną karę zastępczą. Nie tyle skazać na śmierć, ile wychłostać, ile właśnie jakoś przestrzec przed jakimikolwiek niewłaściwymi działaniami skierowanymi wobec Rzymu. Ale i tego jest jeszcze mało, więc Piłat próbuje jeszcze tutaj wykorzystać ostatnią szansę, jaką jest przywilej paschalny, aby móc uwolnić z okazji święta Paschy jednego z więźniów i chce uwolnić Jezusa. Natomiast i tutaj
doświadcza swoistej porażki, ponieważ arcykapłani i lud chcą uwolnienia tego właściwego, prawdziwego wroga Rzymu, jakim jest Barabasz. Więc jest to niezwykła scena, bo pokazuje, że ten pewny siebie panujący Piłat staje się w rzeczywistości taką igraszką w rękach tłumu, w rękach arcykapłanów, którzy manipulują danymi, manipulują prawdą, żeby w rzeczywistości wymóc na Piłacie wyrok dla nich wygodny. I ten silny Piłat właśnie chcąc nie chcąc temu ulega. I sprawy są postawione na głowie. Czyli ten, który powinien mieć władzę, wydaje się być właśnie tym, którym można manipulować. Ten, który jest zbrodniarzem, będzie uwolniony. Ten, który jest niewinny, ma być skazany. To wszystko jest dokładnie na opak. To nie jest droga sprawiedliwości, a idealnego zaprzeczenia tej drogi sprawiedliwości, której się wszystko bardzo wyraźnie poplątało i każdy jest jakoś uwikłany z tych osób poza jednym, jedynym sprawiedliwym Jezusem. Każdy z nich idzie na jakieś kompromisy. Efektem całości jest to, że Jezus umrze na krzyżu. I Jezus w całej tej sytuacji właśnie pozostaje wolny, bo śledząc cały czas tekst narracji o męce w Ewangelii według świętego Łukasza widzimy, że umocniony obecnością Ojca w Ogrodzie Oliwnym przechodzi wszystkie te kolejne etapy właśnie w tej świadomości, że jego życie jest w rękach Ojca, że do tego Ojca zmierza ostatecznie, że nie musi sam siebie bronić i wynajdywać różnych sposobów, żeby uciec od tego, co ma na niego przyjść i dlatego nie boi się tego wszystkiego, co się dzieje, w przeciwieństwie właśnie do tych, którzy go otaczają i nie potrafią we właściwy sposób zareagować na te wydarzenia. Każdy ma właśnie z tych ludzi, którzy otaczają Jezusa, coś do stracenia. Albo swoje własne życie, albo swoją własną pozycję, jakieś zaszczyty, jakieś możliwości, a Jezus nie ma do stracenia nic. I dlatego w tej sytuacji tak ewidentnie niesprawiedliwej pozostaje sobą i wie, że cała ta historia i tak będzie miała szczęśliwe zakończenie, bo jest oddana w ręce jego Ojca. W czasie modlitwy możecie przejść jeszcze raz tę drogę. Piłat, Herod, Piłat, a może później nawet odejść z Barabaszem, który jest uwolniony. Właśnie w tej drodze, w której cały czas gdzieś Jezus jest, on jest w centrum, ale jakby inni decydowali, to niechybnie prowadzi ku śmierci Jezusa, ostatecznie też ku jego zmartwychwstaniu. Jeśli to zaboli, to może i dobrze, bo niech to boli, bo od przyglądania się temu można przejść do popatrzenia na siebie wobec Pana Boga w tych wszystkich rzeczach, w których jest jakaś niesprawiedliwość, jakaś nieuczciwość, jakieś ugrywanie swoich spraw. Teraz to jest naturalne, że w najróżniejszych rzeczach, które robimy, nie będziemy mieli stuprocentowo czystej motywacji. Tak uczciwie patrząc na siebie, wielokrotnie zobaczymy, jest ileś dobrej intencji, ale do tego można doczepić coś, gdzie ja coś sobie ugrywam, gdzie ja próbuję coś zyskać dla siebie. I może nigdy nie będziemy dochodzili do stuprocentowo czystej motywacji, że działam tylko z miłości, ale to możemy oczyszczać. Więc krytycznie przyglądaj się i sobie, patrząc, gdzie możesz sobie pozwolić na taką ewentualną nieuczciwość, bo z takich nieuczciwości efektem jest to, że Jezus odda życie. I w zasadzie nie wiadomo, kto jest najbardziej winny. Judasz, Piłat, Herod, żołnierze, którzy wprost krzyżują. Kto? To się jakoś składa. Ale to jest takie złożenie grzeszności różnych ludzi. I to też jesteśmy my. To przecież i my jesteśmy odpowiedzialni za śmierć Jezusa. To nie muszą być wprost ewidentne, wielkie sprawy i wielkie grzechy. To mogą być te wszystkie nieuczciwości, niewierności,
uleganie wpływom zewnętrznym i wewnętrznym, bo próbuję ugrać coś dla siebie, zasłaniając się tym, że w zasadzie no, moje intencje są dobre i niczego złego nie robię, albo ewentualnie zasłaniając się tym, że ktoś inny miałby zadziałać i w zasadzie no to dlaczego to ja mam być tym, który nadstawia głowę. Patrzcie na Jezusa, który jest sprawiedliwym do końca, który jest czystym i uczciwym, pragnąc oczyszczać swoje motywacje, swoje pragnienia przed Nim, też i patrząc na te złe przykłady, bo każdy z tych, którzy gdzieś są obok Jezusa w czasie tego procesu, pewnie ma jakieś wytłumaczenia od Kajfasza do Piłata. Każdy z nich pewnie by powiedział, no działam w jakiś sposób rozsądnie i wcale nie myślę o sobie, że jestem strasznie podłym i złym człowiekiem. Rzecz w tym, że przegapiają coś bardzo istotnego i kogoś bardzo istotnego, idealnie niewinnego człowieka doprowadzają do śmierci krzyżowej. W niektórych sytuacjach nie trzeba wprost czynić zła, wystarczy pozostać pasywnym, nie reagować na zło, które się dzieje i niestety można dojść do sytuacji bardzo, bardzo negatywnej, więc ta Ewangelia niech również będzie dla nas taką przestrogą, aby nie poddawać się w sytuacjach negatywnych, umieć reagować i umieć wybierać w sposób jednoznaczny dobro i sprzeciwiać się złu. To są też i okazje na modlitwie, po tych naszych odcinkach, to są okazje na modlitwie do tego, żeby badać swoje serce i sumienie, nie zapominając o miłosierdziu Pana Boga, ale też i żeby szukać przestrzeni nawrócenia. No i niech to się udaje w oczyszczaniu właśnie serca tak, żeby ono biło w rytmie Jezusa. Pozostaje życzyć owocnej modlitwy i otwierania razem z Jezusem oczu na to, co jest pełnią sprawiedliwości, pełnią miłości. Pozdrawiamy serdecznie, dobrej modlitwy z Bogiem. Z Panem Bogiem.